Proszę Państwa, zaczynamy kolejny filmotekarium. Dzisiaj będzie duchowo, no nie, duchowo to nie będzie, będzie o duchach, to może lepsze. Witaj, Piotrze. Dusznie na pewno będzie, witaj Marku. No z racji tego, że trwa ten sezon halloweenowo-zaduszkowy albo na odwrót, to postanowiliśmy się przyjrzeć dwóm filmom o duchach, które wypuściła platforma na N. I jeden jest nowy, niedawno miał premierę na tej platformie, drugi jest nieco starszy. Są to filmy Deliverance oraz Cała Prawda. Tylko tak, jak wpisujecie sobie Cała Prawda, to lepiej wpisujcie polski tytuł, dodając 2021, dlatego że jest kilka chyba, co najmniej produkcji różnego rodzaju. Nawet serial jest. Tak, i można się pogubić. I pewnie wielu z was pomyśli, myślałem, że będzie coś o na przykład serii Obecność albo o Warrenach. No nie będzie. Ale te filmy nie są dobrane przypadkowo, bo o duchach, jak o milionach spraw, można dyskutować z różnych punktów widzenia, także z punktu widzenia różnych kultur. I my takie typowo hollywoodzkie historie o zjawach i nawiedzeniach doskonale znamy. Ale co gdy chodzi o takie spojrzenie nieco, może nie niecodzienne, ale egzotyczne w jakimś stopniu dla nas? Czy duch afroamerykański albo tajski straszy nas tak samo? Czy historie bardziej przerażają tego rodzaju niż historie klasyczne, tak? Czy może są raczej tak trochę odpychające dla polskiego widza? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy, ale pozwolisz, Marku, że taki wstęp zrobię duchowy, duszny. Duchy, o czym kiedyś mówiłem u siebie na lajcie, to jest specyficzny bardzo temat. To jest coś, od czego się w zasadzie zaczęła literatura grozy. To jest coś, co było swego czasu utożsamiane z historiami z dreszczykiem. Filmy o duchach radziły sobie bardzo różnie. I można powiedzieć, że duchy to temat nieśmiertelny, ale też troszeczkę w popkulturze zużyty. Bo one nadal fascynują, ale jakoś tak myślę, że najlepsze czasy duchy mają już za sobą. Zastępują historię o duchach w tej formie, jak powiedziałem, klasycznej, jakieś dodatki. Mamy opowieści o duchach takich demonicznych, tak? O czymś takim bardziej złym niż zwykły duch. No i właśnie o czymś takim opowiada film Deliverance. Tutaj jeszcze dodam ze dwie rzeczy. Mało osób sobie zdaje sprawę, ale ten film opowiada ponoć tutaj bardzo dużymi literami, prawdziwą historię. Ja ją nawet powiem wam, pamiętam, nawet o niej coś tam przed laty pisałem, bo ona się pojawiała w mediach głównego nurtu. Bohaterką była pani Latoya Ammons. W ogóle, Marku, w tym filmie bardzo wielu bohaterów nosi takie specyficzne imiona, jak na Amerykę. Latoya to jest tam najmniej egzotyczny przykład. Ale dobrze, no ta pani Latoya twierdziła, że jej rodzina jest atakowana przez tajemniczą siłę. I takim najbardziej znanym i lekko zabawnym elementem nawiedzenia Ammonsów było to, że pani Latoya twierdziła, że któreś z jej dzieci weszło, idąc do tyłu, na ścianę. Ale nie przewróciło się, tylko przeszło po tej ścianie, chyba na sufit, z tego co pamiętam. I to w realnym życiu, nie w horrorze. Potem za jakieś tam marne pieniądze pani Ammons sprzedała swój dom, łowcy duchów, co ciekawe. No i potem ślad po niej się urwał, aż do... W sumie dzisiaj, kiedy pojawia się film Deliverance, w horrorze Netflixa jest nieco inaczej niż w tamtej historii. Chciałbym coś powiedzieć, ale nie wiem, czy jak powiem, że tamta historia była taka bardziej slamsiarska, to wolno czy nie. Ale Netflix to bardziej pudruje. Poznajemy samotną afroamerykańską matkę, która mieszka ze swoją matką i w tej roli Glenn Close. Prawdopodobnie najbardziej kuriozalny element tego filmu. Partner naszej głównej bohaterki odpłynął gdzieś w siną dal, ulotnił się, no i kobiecie, która zmaga się z wieloma problemami, wkrótce zaczyna dokuczać też demon. No, partner poleciał, pojechał, popłynął do Iraku i tam walczy za kraj swój z Ameryki Północnej, cholera wie po co. Ale wrócę jeszcze do tego, co powiedziałeś. Mówiłeś o tym, że pierwowzór był slamsiarski. No ja cię, Piotrze, bardzo przepraszam, ale to, co dostajemy na ekranie, to jest czysta patologia. Naprawdę czysta patologia. Ja mam znajomą, która w Polsce jest kuratorem sądowym, zawodowym,
To, co ona opisuje, to jest lajcik w porównaniu z tym, co obserwujemy na ekranie. No ta matka, która opiekuje się swoimi dziećmi, niektóre z nich są już całkiem mocno podrośnięte, te dzieci, no ta matka to nie jest wzór cnót wszelakich i to już nie chodzi, wiecie państwo, o tam jakieś cnoty, tylko lubi walnąć lufę, w ogóle jakoś taka jest przemocowa trochę i no wybaczcie państwo, ale jak się tak spojrzy przez pryzmat tego filmu na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w pewnych jego częściach, właśnie wiecie państwo, klucze w tej chwili, bo dzisiaj to wypowiedzieć pewne słowa na YouTubie, to znaczy założyć sobie pętlę na szyję. No więc w tych pigmentododatnich częściach społeczeństwa amerykańskiego, to co się tam dzieje, no ja nie mówię, że wszędzie, ale to co przedstawione jest na ekranie, no to to jest obraz z mojego punktu widzenia straszny. To te stosunki pomiędzy dziećmi a matką, pomiędzy matką a jej matką, czyli tą babką, czyli sposób, w jaki się odnoszą do siebie. Ta matka, ta babka właściwie jest ciężko chora, rakowata, no ale nie ma taryfy ulgowej. W dodatku jest to pani, pomimo nowotworu, bardzo w pretensjach. Jak to ujęła poetycko główna bohaterka, uwielbia muchać się z czarnymi, bo sama jest taka biaława raczej. Wiecie państwo, dla mnie to był największy horror w tym horrorze. Przedstawienie tej społeczności, przedstawienie stosunków, które tam pomiędzy różnymi ludźmi zachodzą, dla mnie. No i później się oczywiście pojawiają tradycyjne horrorowe wątki, ale one już no, aż tak bardzo mnie nie zaskakiwały. Już nie były takie, ja wiem, to jest figura retoryczna, no ale wybaczcie państwo, w pewnym momencie dostajemy coś na kształt pigmentododatniego egzorcysty. A wręcz podobne sceny się w pewnym momencie nawet pojawiają, co w egzorcyście. Mam na myśli to, jak się tam ciało wygina opętanej osoby, albo jak lewituje, albo jakieś inne rzeczy się dzieją. No więc to taki oklepany dosyć schemat, czy też zestaw pewnych scen. Natomiast, tak jak podkreślam, te obyczajowe wątki no są co najmniej zastanawiające. Tak, są straszne. Szczerze mówiąc, to może my nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego ujęcia, powiedzmy. To nie jest nasza kultura, tak, za bardzo. To nie jest film amerykański taki, jaki wszyscy znają. No, nie jesteśmy fanami filmów Spike'a Lee. Nie słuchamy za bardzo rapu. Chyba takiego, wiesz, no tam też nie mogę pewnych rzeczy powiedzieć, no bo wiecie, o co mi chodzi, no. I ja byłem głęboko zszokowany, co ja właściwie oglądam. Czy ja oglądam dedykowany przez Netflixa film dla społeczności, która przecież tak bardzo się upomina o sprawiedliwość dziejową, czy ja oglądam tak naprawdę, wiesz co, pastwienie się nad tą społecznością, pokazywanie jej wad. Netflix zrobił coś, Netflix zrobił niedźwiedzią przysługę po mojemu, że tak powiem, był taki ruch, pamiętasz? Life Matters, no to naprawdę zrobił. I powiem tak, no pomimo tego, że ten film jest nowy i rzekomo jest oparty na faktach, to on bardzo szybko przemknął przez mainstream, przez Netflixa nawet. Jeżeli nie widzieliście go, to możecie się zastanawiać dlaczego. Jeżeli go widzieliście, to wiecie. Otóż ten film nie może konkurować z obecnością ani z innymi topowymi horrorami o nawiedzeniach, nawet mimo tego, że jest oparty na faktach, bo on jest po prostu dramatycznie... Głupi to on może nie jest, tylko on jest jakiś taki chamski ogólnie. Sam film tworzy jakąś opowieść, tak? Taką rwaną, taką dziwną, taką przekrzyczaną, bo główną cechą tej głównej bohaterki jest to, że ona się drze. Cały czas się drze. Oni się tam wszyscy momentami drą. Ktoś w tym filmie przedobrzył z czymś i tak naprawdę, wiesz co, nie wiem za bardzo z czym. Mamy tam straszny rozgardiasz i w pewnym momencie to się zaczyna dłużyć. Nie wiemy, czy to jest film o demonie, czy o demonach tej matki, czy o problemach tych przedmieść, że tak powiem, afro i tak dalej.
Tak, dobrze, dobrze rozumiecie. To jest niby film dla Afroamerykanów. Oni są nie tylko bohaterami tego filmu, cała społeczność taka mała, ale ja odniosłem inne wrażenie, Marku, że tam bohaterem jest nawet no nie ta społeczność, nie ta grupa, tylko pewna demonstracyjna ideologia, która przez ten film przebija. Takie uciśnienie. No nie dość, że ją tam opieka społeczna gnębi, to wszyscy ją gnębią, to jeszcze duch się napatoczył. I powiem tak, to mógłby być super film, naprawdę. To mógłby być jeden z lepszych horrorów tego typu, bo no, kiedy mieliśmy horror oparty na faktach? Dobrych kilka lat temu. Tylko, że gdyby się to działo w takim bardziej realistycznym, nie tak napompowanym środowisku, mogłoby to być kameralne środowisko. A tutaj jest wszystko jakieś takie wynaturzone. Ten film jest rozdarty. Główna bohaterka, jak mówię, ciągle ma pretensje, ciągle się drze. Idzie do baru, zamawia tam setkę, nie wiem co oni tam piją w tej Ameryce, a potem wychodzi, idzie do domu. To jest tak dziwne wszystko. Jeżeli do tego dodamy, wiesz, idiotyczne sceny, w których romans 70-letniej umierającej Glenn Close z pielęgniarzem, który jest młodszy o pół wieku, i on się odbywa w takich rytmach R&B, to mamy doskonałą ilustrację tego, co się w tym filmie dzieje. W tym filmie nie przeraża duch. W tym filmie przerażają ci ludzie. Jeżeli oni się tam tak naprawdę zachowują, to ten duch był masochistą. Ale jest jeszcze coś, co, mówiąc szczerze, mnie ubawiło i tu ubawiło autentycznie. To nie jest figura retoryczna na potrzeby tej audycji. Otóż tam jest sugestia zawarta pod koniec filmu, kiedy jest sielankowo, bo matka jedzie ze swoimi dziećmi, które odzyskała, bo tam w pewnym momencie jest problem wychowawczy i opieka społeczna, te dzieci nawet jej wycofuje z jej życia, tak to ujmę. No ale pod koniec ona jedzie z tymi dziećmi i jest sielanka. I ja to odebrałem jako sugestię, że to, że ta matka była chamska, nienawidziła wszystkich, krzyczała na wszystkich, odnosiła się źle do wszystkich i tak dalej, to nie był wynik tego, że ona była jaka była, tylko to duch, jakieś oddziaływanie takie parapsychologiczne spowodowało, że ona była jaka była, bo ona w ogóle to dobrym człowiekiem była, tylko no niestety paranormalność na nią tak wpłynęła, że ona taka była, ale później jak się paranormalność wycofała, no to ona już była w porządku, była cool kobieta i w ogóle dzieci kochała nagle i dzieci ją kochały, nagle wszystko jej wybaczyły. No wybaczcie państwo, ale to głupie jest po prostu. Co ja tu będę owijał w bawełnę? No ten film, poza elementami horrorowymi, które już bardzo ogólnie państwu opisałem, bo tam w pewnym momencie dochodzi do takiej duchologicznej konfrontacji demonologicznej, czy w razie walka następuje, no to poza tymi momentami, to ten film tak naprawdę coś nam sugeruje, że może ci niektórzy pigmentododatni, oni są tacy, jacy są, nie dlatego, że oni są źli z natury, albo że są tak wychowani, tylko może jakieś złe siły na nie działają. I w tym kontekście to, co powiedziałeś o tej niedźwiedziej przysłudze, którą firma na N zajmująca się produkcją filmową wykonała, wydaje mi się jak najbardziej prawdopodobne. Bo nie chce mi się wierzyć, ale może jestem człowiekiem naiwnym, tak, ja zdecydowanie jestem człowiekiem naiwnym, ale nie chce mi się wierzyć, że wszyscy ci oni są tacy właśnie, jak przedstawiono w tym filmie. Chamscy, potworni, nieczuli, pijacy, a w ogóle otwarci na wszelkie używki, nałogi, przemocowi i tak dalej, i tak dalej. No nie, w to mi się nie chce wierzyć. Wiem, że takie środowiska są, ale takie środowiska są również w Polsce, co znowu powiem, że wiem, i tu się mogę znowu powołać na rozmowy z moją znajomą, która mi to relacjonuje od czasu do czasu, jak to wygląda w Polsce. No strasznie też wygląda, więc takie środowiska pewno są wszędzie. No ale to akurat do nich duchy przychodzą? Wiesz co, no tego nie wiem, pewnie też przychodzą. Natomiast Deliverance to był film niezwykle irytujący, długi, nieposklejany. Sceny, które miały straszyć, był jakiś w nich potencjał, ale są tak jakby doklejone do historii, która jest bardzo
przesiąknięta pewną ideologią o ugnębionej matce, że tak powiem. To jest kolejny nieudany horror w ramach kina afroamerykańskiego, bo taki podgatunek jest i oglądałem parę produkcji i one się dzielą na takie dwie części. Filmy dla wszystkich z czarnoskórymi bohaterami i filmy nie dla wszystkich, filmy dla określonej grupy. I te dla określonej grupy są z reguły dużo gorsze. A dużo, dużo gorsze jest taki film na przykład Us. I to był jeden z hitów w roku, w którym się ukazał, ale były też inne. Ja na przykład nie pamiętam tych tytułów. Powiem ci, że ja na przykład nie mogłem zlokalizować tych tytułów, bo to były zazwyczaj dobrze zrealizowane filmy, tylko złe po prostu. Bardzo charakterystycznym elementem, który w nich występuje i który mi zapadł w pamięć, jest właśnie taka muzyka R&B, która się w pewnych momentach, kiedy jest, wiesz, miło, to tam właśnie pojawia się taka specyficzna muzyka bardzo, która się kojarzy z piciem szampana na przykład, z czymś takim. O, to było w tych filmach bardzo zauważalne. Nie naśmiewam się z tego w żaden sposób. No to tak jakbym się naśmiewał z tego, że nagle, wiesz, w polskim kinie popularne jest Podlasie i jest kilka seriali, filmów, które się na Podlasiu dzieje. No może nie, może to źle powiedziałem. Tutaj przedobrzono z czymś i nie wyszło, niestety, bo mógł być fajny horror, kto wie. Także w przypadku Deliverance ja jestem absolutnie na nie, ale no, przejdźmy do drugiej części naszego programu. I tu Państwa zaskoczymy. Najpierw się podzielę swoją historią, kiedy Piotr mi powiedział, że mam obejrzeć film Hajski i że to jest niezły film. No to się za głowę złapałem. No naprawdę, ilu z Państwa często ogląda tajskie filmy, albo w ogóle filmy azjatyckie? No, być może są, nie, na pewno są miłośnicy tamtejszego kina, więc pewno jakiś odsetek tak, ale ja nie jestem stałym oglądaczem tamtejszego kina, a już ja nawet nie wiem, czy w życiu jeszcze jakiś inny film tajski oglądałem. No być może, ale jakoś nie zapadł mi w pamięć. No i dowiedziałem się od Piotra, że mam tajski film obejrzeć. No poczułem, że będzie ciężko, no i na szczęście się pomyliłem. Zaskoczymy Państwa, ale ten film, o którym zaczniemy za chwilę mówić, to jest pod pewnymi względami naprawdę dobry film, rozrywkowy przynajmniej i niesztampowy. No, może to jest najważniejsza część tego, co chcę powiedzieć. On nie jest sztampowy. Myśmy się już przyzwyczaili, że Hollywood i kino europejskie ma pewien pogląd, ma pewien sposób, pewną metodę na pokazywanie duchów, na pokazywanie historii z duchami w tle. I to jest oklepany zestaw, oklepany sposób tej wizualizacji. Tymczasem kino tajskie zabiera nas w obszary i w pewną poetykę oraz w pewne rozwiązania narracyjne, no, które mnie kilka razy zaskoczyły i to autentycznie zaskoczyły. I powodem zaskoczenia nie była różnica kultur, tylko była różnica spojrzenia na to, jak straszyć potencjalnego widza, na to, jak przedstawiać pewne sytuacje, aby widz czuł się, no, jeśli nie przestraszony, to przynajmniej zaskoczony, a to już jest dużo. Nie spodziewałem się, że wyjdę z tego seansu pełen w sumie dobrych odczuć. Oczywiście będę się czepiał i to pewno za chwilę, ale generalizując, to jestem zadowolony, że ten film obejrzałem. Tak, i tutaj z Deliverance przeskakujemy do Azji. Muszę powiedzieć, że na dość długi czas trwania naszego cyklu pod tytułem Filmotekarium, my do filmów azjatyckich żeśmy podchodzili bardzo rzadko. Z kilku powodów. One trafiają na nasz rynek oczywiście, ale nie zawsze są odpowiednio nagłaśniane. Czasami są fajne, ale nikt o nich nie mówi. Horrory azjatyckie są też bardzo specyficzne dla widzów z Zachodu. Mają wielu fanów, mają antyfanów. Ja nie wiem, gdzie się mieszczę, muszę powiedzieć, bo podobają mi się niektóre nowe produkcje, na przykład koreańskie, na przykład indonezyjskie, bo jest ich, no nie wiem, czy jest ich dużo ostatnio, ale jest ich sporo. Z drugiej strony, jeżeli idzie o filmy z duchami,
To tam jest niezwykle popularny temat. Azjaci się boją duchów. To już kilka razy podkreślaliśmy w naszych programach. Boją się duchów, zjaw, fantomów, znają ich różne typy. Co ciekawe, duchy się bardzo często pojawiają w azjatyckim kinie. To też zmusza to filmowców do poszukiwania nowych środków przekazu, do opowiadania w nowy sposób starych historii, tak naprawdę. Mówimy o filmie Cała Prawda, który się również pojawił na Netflixie. Jest to produkcja tajska, w której gra m.in. Sombop Benyathikul, Sadanond Drongkaveroy i Steven Isaropong. Jeżeli mówią wam coś te nazwiska, to jesteście na pewno fanami tajskiego kina, ale tak w dużym skrócie. No, film opowiada o rodzeństwie, które trafia w wyniku nieszczęśliwego splotu okoliczności do domu dziadków, z którymi nie utrzymywali kontaktu. No i niby nic, no ale natrafiają pewnego razu na dziurę w ścianie, przez którą widać, no właśnie, Marku, bardzo dziwne rzeczy. Tak, widać, no w ogóle wydaje się, że widać sąsiedni dom, bo dziadkowie mieszkają w czymś, co w naszej sferze kulturowej nazwano by pewno bliźniakiem, czyli dom przyłączony do domu. I tak się na początku wydaje, że ta dziura w ścianie, którą widzą brat i siostra, ale dziadkowie nie widzą, a w każdym razie deklarują, że nie widzą. Oni tam jakby zaglądają, podkreślam słowo jakby, zaglądają do tego sąsiedniego domu. W pewnym momencie orientujemy się jednak, że ten dom sąsiedni, zaniedbany i opuszczony, to jednak nie jest to miejsce, do którego zagląda rodzeństwo. Dziwnie brzmi? No bo jest dziwnie. Kiedy w świecie, w którym przebywa rodzeństwo, jest dzień, po drugiej stronie dziury, w ścianie, jest noc. Pojawia się tam dziwna dziewczynka, jakby zniekształcona, słowo jakby jest cały czas adekwatne, jakby zniekształcona, jakby taka demoniczna, to wierzcie mi państwo, nie do końca, prawda, która w dodatku, no tam dużo krwi się pojawia i jesteśmy trochę zdezorientowani, a nawet mocno zdezorientowani. Ta historia, co dużym plusem jest wyjaśniona. My dostajemy wyjaśnienie, zawiązanie, rozwiązanie, nawet nie wiem jakiego słowa użyć, wszystkich wątków. To też jest ważne. Tu nie dostajemy takiego pola, żeby sobie coś wyobrażać. Znaczy wyobrażać może tak, ale żeby sobie dopisywać pewne historie. Nie. Wątki w tym filmie zostają rozwiązane do końca. Wszystkie. Czasami w sposób zaskakujący. Ja przyznam, że tego nie mogę powiedzieć, ale jest taki moment w filmie, w którym byłem autentycznie zaskoczony, bo zupełnie inaczej to widziałem wcześniej. Okazuje się, że byłem, jak to się mawia, w mylnym błędzie. No tak, ten mylny błąd to piękna figura stylistyczna. W każdym razie dostajemy historię, no, wiecie państwo, ona jest bardzo w gruncie rzeczy złożona, bo mamy historię obyczajową, czyli to rodzeństwo boryka się z problemami nastolatkowymi w szkole, związanymi z relacjami pomiędzy dziewczętami, a też relacjami pomiędzy kolegami. Kolega kolegę szantażuje pewnym filmikiem, który dotyczy siostry, ale to jest w ogóle część większego planu, bo i tak dalej, i tak dalej. Nie będę opowiadał, chodzi o to, że mamy tę warstwę obyczajowo-nastolatkową, mamy też warstwę historyczną związaną z życiem rodziny, z życiem dziadków, z życiem matki tego rodzeństwa, no i samego rodzeństwa. Ta dziewczynka, o której mówiłem, że jest jakby zniekształcona, ona też nie pojawia się przypadkowo, ale znowu, duchy, duchy, ale to jest też historia dosyć racjonalna, bo my często przyzwyczajeni jesteśmy do takiego oto schematu, że jak są duchy, to zawieszamy racjonalność na kołeczku i pogrążamy się w świecie duchów. Tymczasem te tajskie duchy, one są skierowane tak bardzo na nasz świat. Znaczy, one w jakimś stopniu wymierzają sprawiedliwość,
ludziom złym, a w każdym razie takim, którzy popełnili błąd, jakby wyrównywane są pewne rachunki, pewne następuje pewne wyrównanie, pewna stabilizacja. To, co zostało złe, musi zostać jakoś odpłacone. Taką oto mamy filozofię w tym filmie. Przyznam, że to ciekawe, bo ciekawe narracyjnie. Przyznam, że końcówka tego filmu, jak dla mnie, działa się trochę za szybko. Nie tak, żebym nie ogarniał, ale w krótkim takim odstępie czasu zmieszczono bardzo dużo historii, rozwiązań tych historii. To nawet nie jest zarzut. To może jest tęsknota, że jakby ten film jeszcze 10 minut potrwał, to ja bym się osobiście nie obraził. To jest jeden z takich kilku współczesnych filmów, nawet nowych filmów, które wykorzystują motyw dziury w ścianie. Jakkolwiek to śmiesznie brzmi, ale tak jest. Mieliśmy na Netflixie film pod tytułem His House, ale nudny, do szczętu w ogóle nieudany. Mieliśmy też taki nowy film skandynawski, zapomniałem tytułu, ale dość kiepski. Jak w wielu azjatyckich horrorach, także i w tym, który właśnie omawiamy, mamy na końcu plot twist, no ale musimy do tego końca dotrwać. Niektórych może ten film lekko znużyć, tylko że wiesz, tam tak jakoś dziwnie są dobrze połączone, różnego rodzaju zbalansowane są wątki. Poza tym często w azjatyckim kinie jest tak, że oni fajnie grają suspensem, fajnie grają momentem napięcia. Wiesz, że coś się ma wydarzyć i wtedy budowana jest bardzo fajna atmosfera. To oczywiście nie ma jakiegoś jednej formy wyrazu, no bo dotyczy kinematografii bardzo wielu krajów, ale podoba mi się to, że zachowali pewną oryginalność w tym wszystkim, bo jak my oglądamy kino, jak oglądamy horrory, to czasami dokładnie wiemy, co się w nich wydarzy, horrory zachodnie, tak? A tutaj jednak jest taka oryginalność, taki duch w tym wszystkim, duch nomen omen, jakby nie było. Tylko że tak, wiesz, niektórym to nie przypadnie do gustu, dlatego że czasami te strachy w filmach, w horrorach azjatyckich są przedstawione w taki sposób, który gdzieś się tam ociera o groteskę, ale to może rzeczywiście tak jest, no bo przecież kiedy sobie przypomnimy historię o fantomach, o różnego rodzaju zjawach, no to one nie uderzały w jedną strunę strachu, one uderzały we wszystkie emocje tak naprawdę. Także dla mnie ten film był absolutnie przyjemny, muszę powiedzieć. Może się rzeczywiście troszeczkę duży, ale można się w niego łatwo zatopić. Chociaż jak mówimy, no to jest prosta historia, prosto zagrana, prosto przedstawiona, ale da się. Mówiąc o tej specyfice horrorów azjatyckich, możemy odbić piłeczkę i powiedzieć, że przecież no, identycznie jest na Zachodzie. No, każdy krąg kulturowy ma jakieś swoje wyobrażenia i na nich się będzie opierał, tak? Jeżeli na przykład, nie wiem, no, w Afryce wykręcono horrory, to pewnie też by był jakiś styl by był, tak? Pewnie też wyglądałoby to inaczej. Oczywiście opowieści o duchach w kinematografii cały czas są, tak? To nie jest tak, że duchy z horrorów zniknęły, tutaj już tak dokonując zamknięcia tych naszych rozważań, ale wydaje mi się, że historie z duchami się znalazły na takim rozdrożu. Jest ich mniej zauważalnie, fabuły są rozbudowywane, włączane są jakieś nowe wątki, a to obyczajowe, a to demoniczne, jakieś tam pozacielesne, jakieś tam opętania. Czyli dochodzę do wniosku, że taki scenariusz, taki motyw pod tytułem ja cię postraszę, ty trochę podygocesz, ty trochę się poboisz, to już nie wystarczą we współczesnym kinie. Te filmy o duchach muszą zostać wzmocnione albo po prostu jakimś dodatkowym wynaturzeniem historii, albo wciągającą historią psychologiczną, obyczajową, tak mi się wydaje. I w przypadku dziury w ścianie, mówiąc kolokwialnie, czyli całej prawdy, udało się, w jakiś sposób, to znaczy udało się pod kątem rozrywkowym, to nie jest też film o wybitnych wartościach artystycznych, ale jest okej. Tak, absolutnie tak. Poza tym, ja to już sugerowałem i tak podprowadzałem, ten film jest konsekwentny. On konsekwentnie prowadzi wątki. Jeśli zwraca naszą uwagę gdzieś na początku,
że babcia częstuje konsekwentnie wnuka mleczkiem, no to wiedzcie Państwo, że ma to znaczenie. Jeśli matka ulega wypadkowi i winny jest prawdopodobnie bogaty playboy, chłopak, który ma poczucie, że mu wszystko wolno, ale to nie jest pewne, bo właściwie jego kolega się przyznaje, to też ma jakieś znaczenie dla tej historii. To, że my się dowiadujemy gdzieś, nie wiem, w połowie filmu, no może troszkę wcześniej, że dziadek to tak naprawdę jest była ważna figura w policji miejscowej, to też ma swoje znaczenie. I takich momentów, które mają znaczenie i które są później połączone w sieć, sieć, która tworzy ten film i która tworzy tę historię, no to jak sobie zdamy sprawę z tego, jak precyzyjnie jest to połączone, nie zawsze subtelnie, nie zawsze jest to misterne połączenie. Czasami jest to takie połączenie, wiecie Państwo, gwoździem, klejem, byle jakoś tam to się zeszło. Nie często, ale się zdarza. To jednak otrzymujemy historię konsekwentną. Ja lubię historie konsekwentne, historie, które toczą się nie dlatego, że się mają toczyć, że sobie tak reżyser czy scenarzysta wymyślił, że przedstawię Państwu film, będzie moje arcydzieło, tylko te historie toczą się same i mają wewnętrzną logikę, za którą podążamy i która nas prowadzi, jak sobie Państwo wybierzecie. I to jest moim zdaniem cenne. To, co mi, i powiem to szczerze, to, co na początku mi przeszkadzało, to, wiecie Państwo, inna kultura, inne rysy. Nie, żebym był jakoś nastawiony źle, ale to po prostu my poruszający się w świecie jednak w jakiś sposób takim jednolitym. No, w Europie, a już szczególnie w Polsce, no nie czerpiemy z wielu kultur. Jesteśmy raczej osadzeni i bardzo dobrze w naszej kulturze. To kiedy stykamy się z inną kulturą, to mamy taki dystans. No, czy my to w ogóle zrozumiemy, o co chodzi w tym filmie? Więc to jest pierwszy moment, że tak. Poza tym język, no siłą rzeczy, albo słuchamy to z lektorem, albo oglądamy z napisami. No i ten język jest tak egzotyczny, że na początku przeszkadza. Trzeba się przełamać. Ja sobie zdaję sprawę, że dla wielu widzów to może być problem. Więc dla tych wszystkich, dla których to jest problem, od razu mówię, warto się przełamać, bo tak jak Piotr powiedział, to nie jest arcydzieło i bardzo dobrze, że to nie jest arcydzieło psychologiczno jakieś tam jeszcze. Nie, to jest film rozrywkowy. To jest film, który opowiada historię w jakiś sposób straszną, a właściwie straszliwie konsekwentną, sięgającą mocno wstecz, wiele, wiele lat, 15 lat wstecz, bardzo mocno połączoną z teraźniejszością i to robi wrażenie. I to jest film, ja bym życzył Netflixowi, o, miałem nie mówić tej nazwy, to się wytnie albo wypika. W każdym razie życzyłbym firmie na N, żeby takie filmy kręciła również w Europie. Bo czasami, jak się ogląda te arcydzieła nudy i kiczu, które powstają w Europie, to człowiek tęskni za prostym, naprawdę bardzo prostym kinem azjatyckim. Chyba zacznę częściej tęsknić. A tutaj może taki mały apel na koniec do naszych słuchaczy odnośnie zarówno kina azjatyckiego, jak też filmów o duchach. Jak do tego podchodzicie? Macie jakieś ulubione pozycje z tej kinematografii azjatyckiej? Jakieś takie must have'y, które powinniśmy obejrzeć, może kiedyś omówić? Piszcie. No i cóż, do usłyszenia.